Boga, uwielbieniem kogoś, kto jest dla nas najistotniejszą osobą. Ojcze, wywyższamy Ciebie, czcimy Ciebie, jedyny święty, potężny i wielki, który powołałeś nas z niebytów, który stworzyłeś nas na swój obraz i podobieństwo, który spowodowałeś, że staliśmy się duchami ożywionymi. Uwielbiamy Ciebie, święty, potężny Jezusie, Królu Królów i Panie Panów, błogosławiony Ojcze, Tobie cała chwała i cześć, Tobie wywyższenie i tron, Tobie wszelką i moc, święty, potężny Boże, święty Boże, uwielbiamy Cię. Yeah.
Ciebie poznałam, teraz Ty jesteś tym przyjacielem.
wczoraj, a uwielbiasz. Czy może?
otwórz. Yeah.
Thank you.
nie przebraliśmy się po to, żeby mieć fajną zabawę, ale przebraliśmy się między innymi po to, aby prorokować. Za co jesteś przebrany? Chcesz mówić do lordów? Dawaj, przebrany. Mamy być świadomi tych rzeczy. Rozumiecie? Powiedz tym ludziom. Powiedz, mój Jezusie. Chciałbym wam powiedzieć o Jezusie, którego spotkałem. Jezus, on pociągnął mnie swoją potęgą. Wiecie, ja chciałem w swoim życiu poznać osobę, która zmieni moje życie. Szukałem dziewczyn, szukałem jakichś kolegów. Myślałem, że to są moje autorytety. Ale oni zawsze mnie rozczarowywali. Natomiast kiedy zobaczyłem Jezusa w jednym człowieku na pewnej konferencji, to przewyższyło wszystko w moim życiu. Ja zrozumiałem, że ja potrzebuję właśnie w tej osobie położyć moje zaufanie. Że to właśnie On mi imponuje najbardziej. Że to właśnie jest ten przyjaciel, którego szukałem. Właśnie tego przyjaciela spotkałem w Jezusie. I On zmienił całe moje życie. I chciałbym, abyś Ty także Go spotkał. Możesz zaprosić Go do swojego życia. I On zmieni całe Twoje życie, przyjacielu. Jeżeli tylko Go zaprosisz do swojego życia. Jeżeli tylko powiesz: Jezus, zapraszam Cię do mojego wnętrza. Modlę się o to, abyś odrodził mojego umarłego ducha. Aby Twoja łaska mnie wypełniła i abym doświadczył Twojego zbawienia. Amen. Amen. Chodź, Rafał. Takie co? Nic nie znaczy. Amen. Ważne jest to, co jest tam. Dokładnie ważne tak. Ważne jest to, aby ten Jezus, który wisiał na krzyżu i zmartwychwstał, był w Twoim sercu. W tym roku, drodzy przyjaciele, ten, który do Was przemawiał, zza tego stroju będzie do Was przemawiał, bez tego stroju, ale w tym duchu. W tym roku usłyszycie, drodzy Polacy, Ewangelię, która poróżni Wasze rodziny. Ta Ewangelia, którą usłyszycie w tym roku, oddzieli matkę od córki, ojca od syna i wierzącego przede wszystkim od niewierzącego. W tym roku Ewangelia, która będzie głoszona, wstrząśnie tym narodem i oddzieli prawdziwych od nieprawdziwych, oddzieli synów od córek. W tym roku ten naród będzie narodem, który będzie wyznawał imię Jezus. W tym roku serce będzie z głębi swojego serca wydawać swój plon. W tym roku naród polski będzie narodem, który będzie wzywał imię Jezus. I Bóg szuka tych, którzy będą mu oddawać chwałę w duchu i w prawdzie. Zatem wszelka religia już teraz jest przeklęta i już teraz skazana jest na porażkę. Niech powstają ci, których Bóg pragnie, ci, którzy oddawać mu będą chwałę z głębi serca. Halleluja! Nie zależy od tego, kto kim jest. Ojciec.
Dzień dobry.
demonów zespoły. Tańcz, tańcz, tańcz na duszą. Spójrz, jak mury piekła się kruszą. Teatr.
Ale to nie jest ten. Jest z nami na przykład... Uwielbiamy Cię. Przyjaciół, jesteś mi naprawdę bliski. To jest nasze serce, Ojcze. Mój przyjacielu, jesteś przecież mi jak brat. A dałeś mi wiarę, dałeś mi pokój, poniosłeś karę i siłę pokus. Z Tobą na krzyżu, Jezu mój, umarło mój brat. Przyjacielu, jesteś mi naprawdę bliski. Mój przyjacielu, jesteś przecież mi jak brat. Dałeś mi wiarę, dałeś mi pokój, poniosłeś karę i siłę pokus. Z Tobą na krzyżu, Jezus mój, umarło moje ja. Jesteś ze mną, jest, jest.
Wiem, jak się da. Oraz sam w środku dnia.
zespół i o kraj. Ojcze, my uwielbiamy Ciebie. Dziękujemy Tobie za to, że jesteśmy Twoim Kościołem, że należymy do Ciebie, że jesteśmy Twoją własnością, że nic nas nie wyrwie z Twojej ręki, nic nas nie odłączy od Twojej obecności. Ojcze, dziękujemy Tobie, że uczyniłeś z nas swoje ramię, że doprowadziłeś nas do miejsca, w którym byliśmy w stanie wziąć autorytet i zacząć głosić przebudzeniowe poselstwo do tego kraju, do tego świata. Ojcze, uwielbiam Cię za to. Ojcze, czczę Ciebie za to. Ojcze, ja ogłaszam w imieniu Jezusa, że Ty jesteś Bogiem wszystkich ludzi w Kościele Mocy, w zespole apostolskim Opus Boży, że Twoja prawda przenika każdego z nas i nie ma w nas miejsca na najdrobniejsze kłamstwo. Ojcze, w imieniu Jezusa ja ogłaszam, że wszelka demoniczna siła odchodzi na głos wyznania naszej wiary. Ojcze, ja ogłaszam, że najsłabszy człowiek w Kościele lub zespole jest silniejszy niż wszelka moc ciemności. Ojcze, ja ogłaszam umocnienie teraz słabych ogniw. Ja w imieniu Jezusa wzmacniam słabe ogniwa w Kościele i zespole. Ja przez moc imienia Jezus wzmacniam słabe ogniwa. Ja wykuwam teraz w ogniu Ducha Świętego oprawówki do tych ogniw. Ja mówię mocne ogniwa. Ci, którzy zasłabli, w tym roku będą podnoszeni przez moc Świętego Ducha. Przez moc Świętego Ducha będą silniejsi niż wcześniej. Ich koniec będzie większy niż ich początek. Ojcze, uwielbiam Cię za tych ludzi, Ojcze, których teraz umacniasz. Ty umacniasz słabe ogniwa. Ty umacniasz słabe ogniwa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ojcze, w imieniu Jezusa ja ogłaszam, że żadna herezja nie dotknie nikogo w Kościele Mocy ani w zespole apostolskim Powód Boży. Ja ogłaszam, że wszelkie duchy zwodnicze, duchy kłamliwe odchodzą i nie wracają. Przez imię Jezus, przez imię Jezus. Ja w imieniu Jezusa ogłaszam, że żadna depresja ani żadne zaniżenie nastroju nie będzie dotykało ludzi w Kościele ani w zespole. Ja mówię przez imię Jezus, przez imię Jezus. To odchodzi od ludzkich umysłów, od ludzkich emocji, od ludzkich decyzji, od ludzkich ciał. Ojcze, w imieniu Jezusa ja ogłaszam, że wszelki punkt odchodzi, wszelkie nieposłuszeństwo i krwawość prawdzie odchodzi. W imieniu Jezusa, ja w imieniu Jezusa przeklinam wszelkie lęki nad ludźmi, przeklinam lęki nad ludźmi w zespole. W imieniu Jezusa ja związuję wszelkie demoniczne siły lęków. W imieniu Jezusa lęki odchodzą od dusz i od ciał. Przez imię Jezus ja wzbudzam odwagę w ludziach, odwagę do wyrażania siebie w Duchu Świętym. W imieniu Jezusa odwagę dokonywania kolejnych kroków w sferze finansowej, w sferze relacyjnej, w sferze służby. Ja mówię poszerzenie służb, poszerzenie służb. Ja wzbudzam kolejnych ludzi do służb, kolejnych ludzi do służb. Ja mówię, że ani jeden człowiek w Kościele Wody i zespole apostolskim Powód Boży nie będzie bez służby. Ojcze, w imieniu Jezusa Ty jesteś Bogiem działania. Ja wzbudzam, Ojcze, to w ludziach, co Ty w nich złożyłeś przed założeniem świata. W imieniu Jezusa ja mówię moc Twojego Świętego Ducha na ludzkie decyzje, na decyzje o poruszaniu się do przodu, na decyzje o zmianach, na decyzje o ryzykowaniu w wierze. Ojcze, w imieniu Jezusa ja to ogłaszam przez imię Jezus. Ja mówię siła, siła zespołu. Ja mówię, że ludzie zaufają sobie o wiele bardziej w przyszłym roku niż Ty. Ja mówię, że będą stawać koło siebie w duchu i tworzyć szwadron śmierci przeciwko wszelkim demonicznym siłom. Ojcze, w imieniu Jezusa ja mówię, że ludzie będą bronić swoich pokój. W imieniu Jezusa, 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 w imieniu Jezusa. Ja mówię siła zespołu. Siła zespołu, siła zespołu, siła zespołu. Wszelki indywidualizm, który przeszkadza, Ojcze, nie w tej chwili niszczony i odchodzi. Ja mówię siła zespołu w Duchu Świętym, w Duchu Świętym, w Duchu Świętym. Szokoto, pokoto, pioto, pioto, rara, pata, kawale. Ojcze, my poprzezamy finanse ludzi, poprzezamy finanse, poprzezamy finanse, poprzezamy finanse ludzi, poprzezamy finanse. Podnoszamy finanse. Ojcze, w imieniu Jezusa my zbudamy nowe małżeństwa. Zbudamy, Ojcze, w imieniu Jezusa nowe małżeństwa, nowe małżeństwa. Ojcze, zbudamy nowe przyjaźnie, nowe relacje. Ojcze, my teraz prorokujemy, że media są dla nas otworzone w nowym roku. Ojcze, w imieniu Jezusa my ogłaszamy ekspansję w mediach.
tata pakety na pach, produkt od Dias Samiraj. Ojcze, my jako zespół apostolski wstawiamy się na ten krajem. Modlimy się o Polskę. Ojcze, ogłaszamy, że jesteś panem tego kraju. Ty jesteś panem mężczyzn, kobiet, dzieci, zwierząt i roślin. Ogłaszamy, że twoje są miasta i wsie, twoje są ulice, twoje są biznesy, twoja jest władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza, twoje są media, ojcze, twoja jest kultura i sztuka, twoja jest edukacja i medycyna, twoja jest nauka, twoje są szkoły. Jezus, ogłaszamy twoje imię nad każdą dziedziną życia w tym kraju, nad parkami, nad urzędem skarbowym, nad ZUS-em, nad władzami, ojcze, mundurowymi. My ogłaszamy, ojcze, panowanie Jezusa, panowanie Jezusa. My ogłaszamy w imieniu Jezusa, że ludzie będą chodzić się na nowo w takich miejscach, o których nawet nie będą myśleli. Ogłaszamy, że ludzie będą chodzić do restauracji i będą podczas jedzenia drogich posiłków mieli objawienia Jezusa Chrystusa. Ogłaszamy, że ludzie będą nawracali się w kinach, w szkołach, że ludzie będą nawracali się w szpitalach. Ojcze, w imieniu Jezusa, ojcze, w imieniu Jezusa, autorytetem apostolskim przeklinamy wszelką religię na tym kraju. Związujemy pogańskie duchy katolicyzmu, prawosławia, protestantyzmu, wszelkie demoniczne siły religii. Odchodzicie od tego kraju. Co? Co? Ogłaszamy, że Polska należy do Jezusa. Polska należy do Jezusa. Ojcze, niech wszyscy ci, którzy przeciwstawiają się ruchowi przebudzeniowemu, ojcze, w którym jesteśmy, emigrują z tego kraju, odchodzą z tego kraju. Ojcze, w imieniu Jezusa, my autorytetem apostolskim wypychamy wrogów przebudzenia. Wypychamy wrogów przebudzenia. Przez imię Jezus wypychamy. Ojcze, w imieniu Jezusa, my strącamy teraz ze stołu władzy. Ty
Thank you.
my wszyscy wiemy o tym, że z Jezusem, z Jezusem, z Jezusem wszystko uda się. Elahe domelahe, elahe domelahe, elahe
koszyki na dobra lary. Stare drzwi pozamykamy. Stare drzwi pozamykamy. Raz na zawsze przez imię Jezus, przez moc Świętego Ducha. Przez moc Świętego Ducha. Szaloro, lodo, mamy we te lary. Potężny Elohim, Ty, który jesteś przedwieczny, Ty zamykasz teraz. Teraz masz oko do drzwi. Ty zamykasz teraz przez imię Jezus. Elohim Baleas, Elohim Balaeles, Elohim Balaeles, Elohim Balaeles, Elohim Balaeles, Elohim Balaeles, Elohim Balaeles, Elohim Balaeles. Nikt nie otworzy. Nikt nie otworzy. Duch Święty zamyka. Nikt nie otworzy. Żadna emocja nie otworzy. Żadna myśl nie otworzy. Żaden czyn nie otworzy. Holy Spirit of Jesus. Ja wzbudzam święte zapomnienie. Wzbudzam święte zapomnienie. O rzeczach, które przeminęły i nigdy się nie pojawiają. Thank you.
udziela mi jest mojego. Przez moc imienia Jezus. Niech rodzi, niech stwarza, niech kształtuje. Niech burzy, niszczy, zasadza. W imię Jezusa. Boże, niszczyło ten świat, umacniało Ciebie. Wyprowadzało Ciebie z bałaganów.
a ten świat krzyczał, że jest źle. Bóg w przyszłym roku zbuduje na tym, czego doświadczyłeś w tym roku. Będzie jeszcze większa ekspansja wśród tych z was, którzy w tym roku doświadczyliście poruszenia do przodu, bez względu na to, co się działo w świecie. Bo w przyszłym roku nie będzie tak ciężko. Będzie lżej, a ty będziesz silniejszy. Wielu z was będzie mogło podejmować decyzje, których nie podejmowało wcześniej. Pojawią się wśród was świeże objawienia dotyczące relacji między ludźmi, zdobywania pieniędzy, ale będziecie musieli za to zapłacić odwagą. Kilka dni temu Duch Święty powiedział do mnie tak. Ten, kto idzie moją drogą, nie sposób, aby się przewrócił. Nie ma możliwości przewrócenia się. Modliłem się i rozmawiałem z Bogiem. Mówię, Panie, zadawałem kiedyś takich pytań, zacząłem je zadawać dopiero teraz. Jak to jest, mówię, Boże, że my, nasz ruch, tak idziemy, że następują takie zmiany wśród nas, a wokół religia niszczy ludzi, a świat tonie w lękach. A Bóg powiedział, dlatego jest tak. Powiedział to personalnie do mnie. Bo idziesz ortodoksyjną, prostą drogą i nie możesz się potknąć. I dlatego wszyscy ludzie, którzy idą z tobą, też się nie będą mogli potknąć. Bo to jest ta droga. To jest ta droga, która daje nam możliwość nigdy nie popełnienia żadnego błędu. Droga ortodoksji. Starych zasad. Rzecie. Starych zasad. To stare zasady. Stare zasady to są zasady ustanowione na początku. Rozumiecie mnie? Stare zasady nie zawodzą. Stare zasady. One są kosmate. One są sękate, trudne. Ale one nie zawodzą. Rozumiecie? Zawodzą znowelizowane zasady. Nowelizacje zawodzą. Nie można nowelizować zasad Bożych. Ich się nie nowelizuje. Czasami ktoś mi zarzuca i mówi, wy jesteście nowoczesnym ruchem. Ja mówię, my nie jesteśmy w ogóle nowocześni. My jesteśmy starodawnym ruchem. Najbardziej starodawnym, jaki znam w tym kraju. Starodawny ruch. Rozumiecie? Starodawny ruch. I w przyszłym roku chciałbym, żebyście rozumieli, że będziecie szli w górę. Ale musicie trzymać się starodawnych zasad. Starodawnych zasad. Będziecie coraz silniejsi, coraz większy. Ale wasza wielkość będzie powodowała zazdrość, zawiść i gniew. Wasza wielkość nie będzie powodowała, że będą wam przychylni ludzie w sposób masowy. Tak nie będzie. Rozumiecie? W przyszłym roku wasza wielkość da się we znaki,
ludziom na stanowiskach, na których się nie dała w tym roku. Chcę, żebyście modlili się o wiele bardziej gorliwie w przyszłym roku, ponieważ przeciwko wam będą ludzie wyższej rangi niż w tym roku. I przeciwko każdemu, kto w przyszłym roku będzie podążał starodawnymi zasad, według starodawnych zasad, będą występować ludzie wyższej rangi. Rozumiecie? Wyższej rangi. Bo będziecie więksi. Taki będzie przyszły rok. On będzie pod znakiem dojrzałości. Będzie to pierwszy rok pod znakiem dojrzałości. Kończymy 6 lat. Rozumiecie? 6 lat kończymy. Są różne przejścia w duchowości. Jedne są mniej ważne, inne bardziej ważne. Po 6 latach zaczyna się 7 rok. To bardzo ważne przejście. 6 jest liczbą człowieka. 7 jest liczbą Boga. To przejście z 6 roku w 7 rok funkcjonowania Federacji. Wchodzicie w dojrzałość. Jeżeli będziesz widział personalnie w swoim życiu, że masz braki, że nie dorasta do dojrzałości przyszłego roku, to twoim najważniejszym celem będzie głębokie sięgnięcie po ortodoksyjne zasady, których jeszcze nie znasz. Musisz je znać, być w nich wykuty. Tak jak w tabliczce mnożenia. W nocy, o północy, obudzony, musisz podjąć decyzję zgodną ze starodawną zasadą, taką lubitną. Rozumiesz? Tak będzie w przyszłym roku. I nie zbłądzisz. I nie upadniesz. Bo to jest niemożliwe, aby iść taką drogą i upaść. To niemożliwe. Rozumiecie? Wróciłem ostatnio do domu, leżała duża koperta na biurku. Kończy się rok i zarejestrowano nam wszystkie kościoły. Przyszła koperta z ministerstwa. Zarejestrowano wszystkie kościoły i wszystkie służby. Jednym rzutem przysłali. Nie robili nic. Wreszcie przysłali pełną kopertę podpisanych dokumentów. Przyszły rok to rok dojrzałości. To jest bardzo ważne, żebyś to rozumiał. Będziesz brał rzeczy większe, potężniejsze, bo ty będziesz większy, potężniejszy. Ale będziesz musiał być bardzo dojrzały. Bardzo dojrzały. Musisz dojrzewać. Chciej dojrzewać w przyszłym roku. Chciej wchodzić w to całym swoim sercem. Powiedz, porzucam dziecinność. Porzucam dziecinne przekonania. Małe, dziecinne skłonności. Małe, dziecinne rzeczy, które trzymały mnie za koszulkę i nie pozwalały mi ruszyć do przodu. Lecz, że będziesz kochał ortodoksyjne prawa Boże. Że będziesz w nich się coraz mocniej rozwijał. Jeśli będziesz musiał odstawić pewne sprawy, odstaw na rzecz zbudowania się w ortodoksyjnych prawidłach. A rozumiesz? Po prostu to zrób. Ten kraj na nas patrzy. Ten kraj patrzy bardzo na nas. Ten kraj na nas patrzy. Jeszcze nie wiemy, jak na nas patrzy. Obserwują nas wszyscy.
przyglądają się nam. Już dzisiaj nie przyglądają się pod takim kątem, że jesteśmy heretykami. Wiecie czemu? Bo to jest przedziwne, że cały czas płyniemy. Płyniemy pod prąd. Dawno chciano nas zatopić, a my płyniemy pod prąd. Płyniemy pod prąd. I wiele głosów przestało mówić. Bo są zdziwieni, jak to jest możliwe, że oni płyną pod prąd. Jak to jest możliwe? Co tu się stało? A to stara ortodoksyjna droga pańska, gdzie tak to tak, nie to nie. Swój to swój, a frajer to frajer. Amen. Oto ortodoksyjna droga pańska. Rozumiecie? Ortodoksyjna droga pańska. I na tej drodze nikt nie błądzi. Na tej drodze, nie w innym miejscu. Plastikowe kościoły są gdzieś, gdzie indziej. Bujają się. Rozumiesz? Sprzedają bilety na swoje spotkania. Przychodzą w maskach, siedzą. Rozumiecie? Pastorzy potężnych kościołów, którzy byli dla mnie autorytetami kiedyś. Rozumiesz? Dają się filmować w maskach, jak prowadzą nabożeństwo. A rozumiecie, co się dzieje? Piszą w internecie głosy pastorów, głosy pastorskie w Polsce, że z chęcią pójdą się szczepić. Halleluja, mówią. Cieszą się z tego. Podnoszą ręce ze szczepionkami do góry. I mówią, te choroby są tak straszne, że mądrością pańską jest się szczepić. Ale to są kościoły poza tą drogą. Może mają piękne budynki i więcej pieniędzy niż my dziś. A na tej drodze się nie upada. I na tej drodze jest wszystko. Szczęście, pieniądze, relacje, zdrowie, siła, moc, chwała, splendor, władza. Wszystko. Yeah.
Bajcio. Jest nasz Pan. Świeci aniołowie. Bajcio. I aniołowie niebowie w ich drodze. Wypełniają miejsce to. Słowa z kim Jezusa. O święty, święty, święty. Jest nasz Pan. Tak słyszy dźwięki z nieba. Dzięki z nieba, to pieśni uwielbienia, jak szum rzek. Słychać głośny płacz zachwytu, uwielbienia świętych śpiewają. Yes, Pastor!